Załóżmy, że zbiór BU równy U1, U2 aż do UN jest bazą przestrzeni liniowej U. Natomiast zbiór BV równy V1 aż do VM jest bazą przestrzeni liniowej V. Załóżmy też, że mamy przekształcenie L przekształcające przestrzeń liniową U w przestrzeń liniową V. Wówczas macierzą A tego przekształcenia liniowego L nazywamy macierz takiej postaci, że jej pierwszą kolumną jest L od U1, drugą L od U2, no i tak aż do L od UN, czyli widzimy, ma ona N kolumn i ma M wierszy, ponieważ te L od U1, L od U2, ich współrzędne są wyrażone w bazie BV, czyli L od U1 jest równe A11 V1 plus A21 V2 plus i tak aż do AM1VM. Przekształcenie liniowe L przekształca R3 w samo siebie jest zadane takim wzorem, że L od XYZ jest równe 2X, 3X plus Y, Y plus Z. Chcemy znaleźć macierz tego przekształcenia w bazach standardowych. Czyli tu i tu mamy bazę standardową, czyli złożoną z wektorów 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. No to musimy właśnie po pierwsze policzyć nasze L od U1, U2, U3, czyli L od 1, 0, 0, L od 0, 1, 0, L od 0, 0, 1. No to tutaj w tym wypadku, jak podstawimy pod x 1, a pod resztę 0, no to tutaj dostaniemy 2, tutaj dostaniemy 3 plus 0, czyli 3, a tutaj będzie 0. Tutaj, teraz pod y podstawiamy 1, pod resztę 0. No to tutaj mamy 0, tutaj mamy 1 i tu też mamy 1. Ok, no i L od 0, 0, 1, pod z podstawiamy 1, no to tu mamy 0, tu mamy 0, tu mamy 1. I teraz te wektory chcemy wyrazić w ich współrzędnych w bazie standardowej. No to to są te współrzędne. Zatem nasza macierz A, no to kolejne kolumny to są współrzędnymi naszych L od UI w bazie standardowej. Czyli tutaj mamy 2, 3, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. To jest nasza macierz przekształcenia liniowego L. Jeszcze jeden przykład. Znowu mamy przekształcenie z R3 w R3, tym razem zadane wzorem L od XYZ równa się X, YZ. I teraz nasza baza w przestrzeni R w naszej dziedzinie to jest U1 równe 1, 2, 0, U2 równe 0, minus 1, 1 i U3 równe 0, 2, minus 1. Natomiast nasza baza w przeciwdziedzinie to V1 równe 1, 1, 1, V2 równe 1, 0, 0, V3 równe 1, 1, 0. Czyli najpierw liczymy nasze L od U1, czyli L od 1, 2, 0. No dobra, no to ile to będzie równe? No to to będzie równe 1, 2, 0. Ok. L od U2, czyli L od 0, minus 1, 1. No i to po prostu będzie równe 0, minus 1, 0. No i nasze L od U3, no to to będzie równe L od 0, 2, minus 1. Czyli to będzie 0, 2, 0. No i gdyby teraz naszą bazą naszej przeciwdziedziny była baza standardowa, to po prostu ustawilibyśmy pionowo te kolejne wiersze, kolejne wektory, które nam wyszły jako obraz dziedziny, obraz przekształcenia bazy dziedziny i mielibyśmy macierz przekształcenia. No ale tutaj mamy inną bazę, w związku z czym musimy jeszcze te wektory przedstawić w tej bazie. No to tutaj sobie przypomnijmy, było coś takiego jak macierz przejścia oraz jej wpływ na współrzędne wektorów. Macierz przejścia z bazy B do bazy B', to po prostu kolejne jej kolumny to są wektory z bazy B', czyli B1', B2', aż do jakiegoś BM', wyrażone w ich współrzędnych w bazie B. No i tutaj
Możemy sobie przyjąć, że naszą bazą B jest baza standardowa, naszą bazą B' jest właśnie ta baza z tych wektorów V. Nasza macierz przejścia będzie prosta, bo po prostu współrzędne tych wektorów w bazie standardowej, no to dla pierwszego to jest 1, 1, 1, drugi to jest 1, 0, 0, trzeci to jest 1, 1, 0. To jest macierz przejścia. No a jak już mamy macierz przejścia i mamy jakiś wektor wyrażony w bazie B i chcemy wyrazić jego współrzędne w bazie B', no to te współrzędne to jest P do minus pierwszej razy ten wektor w bazie B. Czyli tutaj U w bazie B. Ok, czyli musimy policzyć macierz odwrotną do macierzy P, nałożyć ją na każdy z tych wektorów i dostaniemy współrzędne tych wektorów w bazie naszych wektorów V. Czyli liczymy macierz odwrotną tutaj metodą Gaussa. Najpierw odejmujemy trzeci wiersz od drugiego oraz od pierwszego, żeby wyzerować pierwszą kolumnę. To dostaniemy 0, 1, 1, 1, 0, minus 1. Tutaj dostaniemy 0, 0, 1, 0, 1, minus 1. No i tu przepisujemy 1, 0, 0, 0, 0, 1. Tu mamy wyzerowane, tu mamy zerowane, jeszcze chcemy mieć tu wyzerowane, czyli od pierwszego odejmujemy drugi. No to dostaniemy 0, 1, 0, 1, minus 1, minus 1, minus, minus 1 to jest 0. Tutaj mamy 0, 0, 1, 0, 1, minus 1. Natomiast tu mamy 1, 0, 0, 0, 0, 1. No i teraz jeszcze tylko przestawiamy, to dostaniemy 1, 0, 0, 0, i tutaj trzeci wiersz przestawiamy, czyli tu jest 0, 0, 1. Następnie tutaj wstawimy pierwszy, 0, 1, 0, 1, minus 1, 0. No i tutaj wstawimy drugi, czyli 0, 0, 1. I tu będziemy mieć 0, 1, minus 1. To jest nasza macierz przejścia z bazy standardowej, macierz odwrotna do macierzy przejścia z bazy standardowej do bazy V. Na tę macierz nakładamy te wektory i dostaniemy współrzędne naszych wektorów UI w bazie V. Ok, no to nakładamy pierwszy wektor. 1, 2, 0. To będzie równe. Tutaj się wszystko wyzeruje. Tutaj będziemy mieć 1, minus 2 to minus 1. A tutaj będziemy mieć 2, no i się zeruje, czyli 2. Czyli współrzędne tego wektora w tej bazie to 0, minus 1, 2. Następnie wektor 0, minus 1, 0. No to jak nałożymy to, w pierwszym się wszystko wyzeruje, w drugim minus 1 razy minus 1 to 1 i w trzecim mamy minus 1 razy 1 to minus 1 i to są współrzędne. No i ostatni wektor 0, 2, 0 będzie tak naprawdę podobny do poprzedniego. Tutaj będzie 0, tutaj będzie minus 2, natomiast tutaj będzie 2. Czyli macierz naszego przekształcenia L przy bazach UI oraz VI wyraża się, jest takiej postaci. 0, minus 1, 2, 0, 1, minus 1, 0, 2, 0, minus 2, 2. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.